I ruszyły. Gdzież jest Tressa Moore? To ona powinna poprowadzić, ale gdzieś tam z tyłu troszeczkę dopiero teraz Rushem przesuwa się na front. A z przodu Guitar Man i Ventura Kingdom. Ventura Kingdom wysuwa się na prowadzenie. Już tam spieszy, by poprowadzić mocno stawkę Tressa Moore. Ale jest na drugim miejscu. Ventura Kingdom, Tressa Moore, Guitar Man, Gryfon, Zanzili Passion, Petit, Time Master, Anator i na ostatnim miejscu z niewielką stratą Wedding Ring. Już na front przechodzi Tressa Moore. Na drugiej pozycji Ventura Kingdom. Tressa Moore, Ventura Kingdom. Na trzecim miejscu Guitar Man. Na czwartej pozycji Gryfon. Na piątym miejscu Zanzili Passion i dużym kołem Petit. Na kolejnym miejscu Anator i Wedding Ring. Tressa Moore. Niebawem konie pojawią się na prostej finiszowej, na którą wyprowadzi Tressa Moore. Wolny początek to dobry początek dla Time Mastera. To jest koń, który ma torpedę w nogach, ale zobaczymy. Są już na prostej. Guitar Man ucieka. Guitar Man, Gryfon i ruszył także Time Master i z pola Petit jeszcze. Time Master, Gryfon, Petit. Time Master, Gryfon, Petit. Time Master, Gryfon, Petit. 200 metrów do celownika. Time Master. Time Master odpływa towarzystwu. Na drugie finiszuje Gryfon. I w celowniku Time Master, Gryfon i Petit oraz Zanzili Passion.